Dzień dobry. We Wrocławiu jesteśmy po wielkiej nocnej burzy i ulewie i dobrze, bo w końcu przyszła ochłoda w takim sensie, że przyszedł deszcz, którego nam bardzo brakuje, bo wody nie ma. A po drugie wszystko stało się zielone, takie odświeżone. Ta zieleń tu była, ale po tym deszczu jest bardziej wyrazista. Dzisiaj mamy uroczystość zesłania Ducha Świętego i wszystko, co dzisiaj powiem, żeby było jasne, to nie po to, żeby to powiedzieć przeciwko komuś, jakimś grupom albo jakiejś duchowości w Kościele, tylko chcę pokazać pewną moją osobistą drogę. Niekoniecznie najlepszą i dobrą dla wszystkich, żeby było jasne, tak jak was tego bardzo często uczę. Jako nastolatek miałem taki... W porównaniu z długością całego życia, to był epizod trwający kilka lat z odnową w Duchu Świętym. Bardzo teraz uproszczę, ale jakby modlitwa w odnowie w Duchu Świętym, jak wiecie, polega na modlitwie spontanicznej, równoczesnej, modlitwie głośnej, wypowiadanej, modlitwie w językach i bardzo często pojawia się tam taki zwrot: przyjdź Duchu Święty. I pamiętam, że jak w tym byłem, to bardzo często tak sobie myślałem, że rzeczywiście, kiedy mówię przyjdź Duchu Święty, to ja go wzywam i on przychodzi. Nie było we mnie jeszcze takiej refleksji, że Bóg to nie jest, nie wiem, ktoś na posyłki, to znaczy, że jak go wezwę, to on przyjdzie. Że nie jest jakąś taką mocą, którą trzeba bardzo intensywnie, mocno wzywać. Tam też w tej duchowości bardzo doświadczyłem tego, jak można angażować uczucia do swojej modlitwy. I tak mi się wydawało też przez jakiś czas, że czym mocniej, intensywniej, emocjonalniej się modlę, tym to jest bardziej skuteczne, cokolwiek by to miało znaczyć. A potem, jak wiecie, poznałem duchowość świętego Ignacego. Tak naprawdę poznawałem ją równocześnie jako nastolatek, ale ostatecznie jakby to stało się moją drogą życiową, kiedy zostałem jezuitą. I nagle zobaczyłem duchowość totalnie jakby z innej strony. Duchowość ciszy, rozumu, myślenia, podejmowania decyzji, bo jakby też pamiętacie, że w modlitwie ignacjańskiej, w ogóle w modlitwie chrześcijańskiej bardzo ważna jest decyzja, bo nie modlitwa mnie zmienia i to, jak się intensywnie modlę, tylko co z tej modlitwy wynika, to znaczy, czy wynikają jakieś moje decyzje. A więc od takiego przywoływania Ducha Świętego doszedłem do takiego momentu, w którym Ignacy zaczął mnie uczyć tego, że Bóg jest obecny w moim życiu, a więc nie muszę Go przywoływać, a cała frajda duchowości polega na tym, że chcę tego Boga odkrywać w tym, co jest w moim życiu. No i w tym zostałem. To jest mi bliższe. A więc dzisiaj nie jestem takim człowiekiem, który by krzyczał przyjdź Duchu Święty, tylko jestem raczej takim człowiekiem, który się zastanawia, jak ten Duch Święty, czyli Bóg, jest obecny w moim życiu. I owszem, Kościół ma takie momenty, szczególnie dzisiaj pojawią się też w liturgii, kiedy będziemy wołać przyjdź Duchu Święty, choćby w pięknej sekwencji do Ducha Świętego, ale wydaje mi się, że należy to rozumieć w taki sposób, że to wypowiadane słowo, zresztą jak w modlitwie, to jest bardzo częsty zabieg. Nie jakby same słowa są istotne, chociaż warto wiedzieć, co się wypowiada, ale to, co się za tymi słowami kryje. I za tymi słowami przyjdź Duchu Święty, dla mnie osobiście, kryje się to, że ja chcę sobie uświadomić, że On tu jest. Że jest nie dlatego, że Go wzywam, ale dlatego, że chcę być, bo mnie kocha. A to, że Jego wzywam, to znaczy, że ja chcę siebie otworzyć na Tego, który już jest. To takie moje doświadczenie Ducha Świętego. I wracam do tych liści, bo dla mnie to jest taki cudowny... zaraz liście. Właśnie w kościele obok śpiewają: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych owoców Ducha Świętego, że możemy opowiedzieć o swoim doświadczeniu Pana Boga. Możemy opowiedzieć o tym, czego sami doświadczamy. A więc
Zobaczcie, jaka jest kolejność. Najpierw muszę doświadczyć, najpierw muszę sam się otworzyć na tego, który już jest, po to, żeby zobaczyć, jaki jest, co dla mnie robi, kim dla mnie jest, a potem mogę się tym podzielić. To tak, taka dygresja, bo mi się to bardzo podoba, to, że to słyszę teraz. Ale wracam do liści, słuchajcie. Bo te liście, no jeszcze mają wodę, bo te liście odkryły po tym deszczu to, co w nich było, czyli ich piękno. I tak sobie myślę, że jest tak z Bogiem, tak jest z Duchem Świętym, że Pan Bóg to nie jest jakiś czarodziej, który, jak go wezwiemy, przyjdź Duchu Święty, to on przychodzi i zmienia naszą rzeczywistość. Tylko to jest ktoś, kto dzięki swojej obecności, a dokładnie temu, że ja się otwieram na tę obecność, wydobywa z człowieka, ze mnie, z ciebie, to, co jest najpiękniejsze. I wtedy możemy popatrzeć na rzeczywistość trochę inaczej. Dzisiaj rano dostałem zdjęcia z komunii takiego dzieciaka, Kubusia, który z Zuzią jakiś czas temu przystąpili w naszej parafii. Mamy poprosiły, żebym to zorganizował do swojego pierwszego razu do przyjęcia Komunii Świętej. Zuzia i Kuba to są dzieciaki z zespołem Downa. Piękne zdjęcia dzisiaj dostałem. Mam pozwolenie mamy, żeby się nimi podzielić, więc gdzieś tam w ciągu dnia się nimi podzielę, ale wspominam o tym dlatego, że mama Kuby zadała mi pytanie takie trochę retoryczne. Dlaczego dzieci, niektóre dzieci chorują? Nie wiem. Odpisałem mamie, że nie wiem. Jedno, co mogę wiedzieć i powiedzieć w swoim imieniu, to to, że dzięki takim dzieciom, ale uwaga, to nie jest powód, dlaczego one chorują, żeby to było jasne, ale dzięki takim dzieciom ja mogę jakby zobaczyć piękno też swojego życia. Mogę zobaczyć właśnie to, co w moim życiu jest pięknego, a bardzo często nie widzę. Mogę zobaczyć to, że bardzo często jestem niewdzięczny za swoje życie, za zdrowie, za to wszystko, co mam. I tak sobie myślę, że Kuba, Zuzia, inni ludzie, inne dzieci mogą być takim przejawem tego, że Duch Święty jest i pokazuje nam, a my możemy albo nie to zobaczyć, jeśli chcemy, pokazuje nam, jak piękne jest nasze życie. Czasem jest takie, że właśnie jak te winogrona przez parę tygodni były takie szarawe, przysłonięte pyłem, kurzem, tym wszystkim, co nas jakoś tam bardzo mocno doświadcza, pod wpływem tego też się uginają, a potem przychodzi potężna ulewa i wszystko zmazuje i pokazuje piękno, które przecież tam było. One się nie zrobiły zielone w ciągu tego deszczu. I tak sobie myślę, że może warto zwrócić uwagę bardziej mocniej na to, jak Duch przychodzi w drugim człowieku. Właśnie takim człowieku jak Kuba, jak Zuzia, jak inni ludzie, którzy nie wiem, dlaczego chorują, nie wiem, dlaczego cierpią, ale wiem, że mogę, patrząc na ich cierpienie, na ich chorobę, wydobyć to ze swojego życia, co najpiękniejsze. Ucieszyć się tym życiem. I do tego was bardzo zachęcam, żebyście poszukali dzisiaj takich rzeczywistości, takich przestrzeni, w których widać wyraźnie, że Duch działa, ale on działa bardzo delikatnie, właśnie poprzez zjawiska, poprzez osoby, poprzez słowa. Nie jest natarczywy, nie jest takim kimś, kto rozwala wszystko. Nawet ten wicher z Dziejów Apostolskich, czyli ogień, zobaczcie, to jest jakby języki ognia. To nie był ogień, który ich spalił włosy. On jest bardzo delikatny. On wykorzystuje różne naturalne zjawiska do tego, żeby się nam objawić. Wykorzystuje osoby, ale nie jest kimś, kto gwałci naszą rzeczywistość i naszą wolną wolę. Dobrego odkrywania tego wszystkiego, co on dla nas robi. I bardzo wam dziękuję za dobro, które robicie dla mnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.